Mogę jedynie podsumować to tak, że zapamiętamy go poprzez temperaturę, jaką panowała na rajdzie
No i przez ten skwar, no, to był przede wszystkim gorąco, podstawowy gorąco problem. Gorąco było przez słońce, ale czy gorąco było też ze względu na szybką jazdę? Oczywiście, odcinki jak zwykle koło Krakowa są wymagające. Wymagają od kierowcy maksymalnego skoncentrowania się. Myślę, że podołaliśmy, tym bardziej, że cieszy fakt, że jechaliśmy na sliku w ulewie, więc było naprawdę bardzo gorąco, mimo tego, że było gorąco. A powiedz, jakieś szczególne przygody poza tą jedną, że musieliście jechać w deszczu na sliku? Coś się wcześniej w rajdzie działo takiego szczególnego? Jedyne co szczególnego, to mieliśmy teraz na ostatnim odcinku, Filip z tyła dachował i trochę nas przytrzymali, więc myślę, że byłby dużo lepszy czas, no ale każdemu się zdarza i chłopaki tam dobrze oberwali dacha. A tak to byłem, tak. 300 metrów. Załogarz numerem 9, Piotrek Iwnicki z automobilu Wawelskiego, mojego rodzimego, oprócz krakowskiego oczywiście, i Paweł Kaim, AMK Limanowa, Honda Civic Type R, to także A7, i w tym tłoku nie udało się zdobyć miejsca na pudle, a było no, wyniki, znaczy, że było bardzo ciasno w tej klasie. Ale ponieważ nie udało się wyjeździć żadnego miejsca na pudle, to ja pochwalę, podziękuję sponsorom. Chochołowy Dwór, firma Quadrum, jeszcze firma Domterm. Pomachajcie. Witamy w Myślenicach. Cieszę się bardzo, że udało się szczęśliwie dojechać.